Jak okryć róże w ogrodzie na zimę? Najlepszym sposobem zabezpieczenia róż przed mrozem jest okrycie ich ziemią. Jest to najpewniejszy sposób, daje najlepsze rezultaty i nie wymaga wcale tak wiele wysiłku, jak mogłoby się wydawać. Najważniejsze jest, żeby ziemia, którą okrywamy rośliny, była w miarę miałka, na ile jest to możliwe. Obsypujemy pędy na wysokość około 20 cm. Mamy wtedy pewność, że ta ziemia zabezpieczy nam nasadę krzewu i nawet wtedy, kiedy przemarzą nam pędy ponad kopczykiem, to z oczek, które znajdują się pod ziemią, wiosną wyrosną nowe pędy i krzew się rozbuduje. Ważne jest, aby cały krzew był obsypany ze wszystkich stron, żeby nie było miejsc, jakichś luk, którymi mróz może uszkodzić te pędy. Im staranniej będą okryte, tym mamy większą pewność, że nawet w czasie najsroższej zimy krzewy nie ucierpią. Najlepiej takie okrywanie robić jak najpóźniej, około połowy listopada i również w miarę wcześnie na wiosnę takie kopczyki rozgarnąć. Im krócej pędy będą znajdować się pod ziemią, tym lepiej, szczególnie wtedy, kiedy byłoby ciepło i wilgotno, wówczas jest pewne zagrożenie, że pędy mogą, szczególnie mniej zdrewniałe pędy, mogą pod ziemią zacząć chorować. Wiosną zobaczymy, jak przezimowały nam te róże, które właśnie dzisiaj okrywamy.